Powiększenie, Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Pawła Skibińskiego. Witam Cię. Witam Państwa serdecznie i Pana również. Paweł to przedstawiciel nieformalnej grupy inicjatywnej Młodzi Razem Zielona Góra, która zajmuje się powołaniem Młodzieżowej Rady Miasta oczywiście, ale nie o tym chciałem rozpocząć, nie od tego chciałem rozpocząć tą rozmowę. Dziś Dzień Przedsiębiorczości. Wy jako przedstawiciele tej zielonogórskiej młodzieży bierzecie w nim czynnie udział. Ty jesteś, przyznajmy, naszym praktykantem. Dziś oglądasz, jak wygląda praca telewizji od wewnątrz, ale także w tym dniu uczestniczyła Twoja koleżanka Natalia Majka. Dziś wcieliła się w rolę prezydenta. Czym jest Dzień Przedsiębiorczości? Dzień Przedsiębiorczości to jest taka inicjatywa fundacji, która zajmuje się stricte właśnie przedsiębiorczością młodzieżową. Polega on na tym, że młodzi ludzie mogą zobaczyć mniej więcej, co chcieliby robić w życiu i czy ich marzenia czasami po zetknięciu się z tą pracą, o której właśnie marzą, czasami nie są zbyt wygórowane i czy na pewno chcą robić to, o czym zawsze marzyli. I czy praca, o której myślą zawsze, jest faktycznie taka, jak oni sobie to wyobrażają. Czyli w dość młodym wieku można przynajmniej na chwilę wrzucić się na taką dość głęboką wodę. Nie sądzisz? Dokładnie. Dokładnie tak to wygląda i przez to, że taki dzień jest, możemy zobaczyć mniej więcej, jak wygląda właśnie na przykład praca dziennikarza albo praca prezydenta miasta. Jak ty oceniasz ten dzień dzisiejszy? Bardzo sympatycznie. Czego się nauczyłeś przede wszystkim? Przede wszystkim nauczyłem się różnych ciekawych pojęć dziennikarskich. Jeszcze na pewno dzisiaj wieczorem się zapytam i sobie wszystko podpiszę, żeby na pewno wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda w żargonie dziennikarskim. Zobaczyłem też, jak to jest po drugiej stronie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że najwięcej można się nauczyć, jak odpowiadać w mediach, poprzez to, jak widzę osoby, które odpowiadają, ponieważ jako dzisiaj dziennikarz mogłem przeprowadzić małą sondę i porozmawiać z ludźmi i zobaczyłem, jak to mniej więcej wygląda i jak na przykład ja będę wyglądał i czego nie robić, kiedy będę pytany przez dziennikarza o różne ważne sprawy. A twoja koleżanka dziś w Urzędzie Miasta wcieliła się w rolę prezydenta. To już spore wyzwanie. W Kronice Lubuskiej mówiliśmy o pewnych decyzjach, które zostały przed nią podjęte, gdyż miała dziś taką możliwość. To takie też zapoznanie się dla was bardzo ważne, jeżeli wy chcecie utworzyć tą Młodzieżową Radę Miasta. To też było takie lekkie sprawdzenie, jak to wygląda w strukturach miasta. Dzięki temu, co dzisiaj zobaczyła Natalia Majka i mam nadzieję, co będziemy widzieć przez kolejne 2 lata, będziemy mogli na pewno postawić jakieś ważne fundamenty pod działanie Młodzieżowej Rady Miasta i będziemy mniej więcej wiedzieli, jak niektóre rzeczy trzeba zgłaszać, jak to wygląda dokładnie, bo nie ukrywamy, że jesteśmy młodzi i czasami jeszcze, nawet patrząc na to, jak wyglądała nasza praca nad statutem i nad tym, jak powoływaliśmy Młodzieżową Radę Miasta, jeszcze nie powołano, dopiero w trybie konsultacyjnym. Mogliśmy zobaczyć, jak to faktycznie wygląda i dzięki temu możemy wpływać w przyszłości na to, jak chcemy, żeby działała Młodzieżowa Rada Miasta. Po podglądnięciu tych wszystkich działań, myślę też obowiązkowych zasad, nie jesteście troszkę zrażeni? Nie przeraziło was to? Myślę, że nie. Zauważamy sami nawet po tym już jednym dniu, co warto byłoby zmienić czasami. I to mi się wydaje, że to nie powinno być to tak odbierane, że żeby się bać czegokolwiek, czy być zniechęconym. Po prostu trzeba do tego podejść jak faktycznie do prawdziwej pracy, podejść z przyjemnością, zobaczyć mniej więcej, jak to wszystko wygląda. I było mi się przynajmniej wydaje, że było sympatycznie i dużo rzeczy nowych poznaliśmy na pewno dzięki temu dniu. Mówiłeś o powoływaniu tej Młodzieżowej Rady Miasta, bo tak naprawdę oficjalnie nie została ona jeszcze ustanowiona. Jak to wyglądało przez te ostatnie miesiące? Bo wiem, że wcale nie było łatwo. Mieliście też parę problemów, w szczególności ze statutem. Dokładnie. Tak naprawdę prace zaczęły się w maju 2014 roku i w ogóle inicjatywa wtedy mniej więcej powstała. I wtedy już zaczęliśmy pracować nad statutem i spotykaliśmy się z między innymi Parlamentem Młodzieży Wrocławia. Braliśmy czynny udział w sesjach Parlamentu Młodzieży Wrocławia. No, przy okazji jeszcze współpracowaliśmy z Młodzieżową Radą Miasta Stołecznego Warszawy i
Na podstawie tego mniej więcej, bo podobały nam się prace obydwóch rad, postanowiliśmy napisać własny statut. Niestety on miał dużo błędów formalnych, które według interpretacji prawniczki, która pracowała w Urzędzie Miasta, niestety nie mogły zostać uchwalone i statut musiał być napisany na nowo. Także przez ostatnie tygodnie pracowaliśmy nad nową wersją statutu. Tak naprawdę napisaliśmy go w jedną noc i myślę, że teraz jest w odpowiedniej formie. Poprawiliśmy właśnie te formalne błędy prawne, które niestety nie mogą być, no bo miasto w prawie się rządzącym nie może uchwalić takiego bubla prawnego, jaki był na początku. Także zmieniliśmy parę rzeczy. I teraz przez 21 dni, już parę dni minęło, także został ostatni tak naprawdę tydzień konsultacji z organizacjami pozarządowymi. I na najbliższej sesji 28 kwietnia prawdopodobnie, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję, będzie na obradach poruszany temat Młodzieżowej Rady Miasta, statutu. Radni też będą mieli okazję do tego, aby wprowadzić parę zmian. Myślę, że statut w obecnej formie już tak naprawdę zbyt wielu ich nie wymaga, ponieważ jest napisany naprawdę bardzo rzetelnie i jest tam zawarte wszystko tak naprawdę, czego oczekujemy. Na razie jesteście nieformalną grupą inicjatywną, to takie określenie troszkę mało mówiące, ale wy już pracujecie nad powołaniem stowarzyszenia, wy jako Młodzi Razem. Dokładnie. Powołujemy też stowarzyszenie ze względu na to, że Młodzieżowa Rada Miasta tak naprawdę ma troszeczkę charakter bardziej konsultacyjny i może wypowiadać się na różne tematy w mieście, ale mimo wszystko nie ma tak realnego działania, bo budżet jest ograniczony, bo członkowie są ograniczeni, bo tak naprawdę członkowie są wybierani w demokratycznych wyborach i to nie od nas zależy, jacy oni będą. Także sama Młodzieżowa Rada Miasta nie wystarczy i właśnie po to powołujemy, teraz pracujemy nad statutem stowarzyszenia, które będzie tak jakby naszą drugą Młodzieżową Radą Miasta, można tak w skrócie powiedzieć, po prostu ona będzie bardziej, stowarzyszenie będzie bardziej się skupiało na działaniach czysto związanych z budżetem, wydatkami i realizacją różnych fajnych projektów, które mam nadzieję nowo wybrana Młodzieżowa Rada będzie chciała zrealizować. Wspomniałeś o wyborach demokratycznych. Jak one miałyby wyglądać? To będą takie wybory jak te ostatnie prezydenckie, że całe miasto będzie w nich uczestniczyło? Czy to będzie jakoś zupełnie inaczej? W statucie, który obecnie jest poddawany konsultacjom, napisane jest, że okręgiem wyborczym będzie szkoła. I to na terenie szkoły będzie wybierany przedstawiciel do Młodzieżowej Rady Miasta. Każda szkoła będzie miała jeden mandat. W zespołach szkół odpowiednia ilość mandatów będzie przydzielona każdej placówce, która jest wyodrębniona w zespole szkół. Na przykład... To będą tylko szkoły ponadgimnazjalne, czy... To będą szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Mhm. I po jednym mandacie na szkołę, rozumiem, dokładnie. To ile, jeden mandat ile rada na szkołę. Będzie? Młodzieżowa rada, ile tych radnych będzie w tej młodzieżowej tak radzie? Tak naprawdę jest to trudne do określenia, ponieważ tak to będzie zależało od decyzji dyrektorów. Na pewno w gimnazjach i liceach, ogólnie w szkołach ponadgimnazjalnych publicznych, będzie wystawiony każdy po jednym kandydacie, ponieważ to prezydent będzie decydował o tym, czy w danej szkole będzie utworzony okręg. Trudniej już będzie ze szkołami niepublicznymi, ponieważ w tych szkołach prezydent nie ma wpływu na to, czy wybory będą zorganizowane, czy nie. Dlatego niepubliczne szkoły same będą decydowały o tym, czy chcą mieć swoje przedstawicielstwo w Młodzieżowej Radzie Miasta. Myślę, że taką maksymalną liczbą radnych będzie liczba 40 członków. I na tym chyba się zakończy. Myślę, że radnych nie będzie więcej. Będzie to duża rada i to będzie największa rada tak naprawdę w Zielonej Górze, bo na przykład Rada Miejska ma tylko 25 członków, także będziemy nieomalże dwa razy więksi pod względem ilości członków. Wtedy na pewno można lepiej działać, mocniej działać i jeszcze nie podejmować decyzji, ale na pewno w tych konsultacjach będziecie... Brać czynny udział na pewno. Oczywiście, brać czynny udział. Chciałem jeszcze ciebie zapytać o to, kto wam pomagał w tworzeniu tej Rady Miasta. Wiem, że kilku radnych mocno zaangażowało się w ten projekt. No na początku współpracowaliśmy z panem Radosławem Rodzikiem i Filipem Gryko, ale zakończyliśmy to i tak naprawdę... większej pomocy nie potrzebowaliśmy od radnych. Postanowiliśmy, że zrobimy to sami, ponieważ wiemy, jak wygląda polityka.
polityka jest brudna, także stwierdziliśmy, że po prostu wolimy to zrobić własnym gronie. Pomagał nam Paweł Wysocki. Jeszcze zanim został radnym, też się umówiliśmy, że nie poruszamy tematów politycznych, jesteśmy apolityczni. Paweł to przyjął. Nie narzucał się tak naprawdę, on był tylko naszym wysłannikiem w świecie dorosłych, ponieważ my nie mamy jeszcze ukończonych 18 lat, także nam było też czasami trudniej coś zorganizować, tym bardziej, że no, nie pracujemy jeszcze na przykład w urzędzie, nie mamy takiej czysto teoretycznej wiedzy. I dorośli głównie nam pomagali w aspekcie organizacji, ale w tworzeniu statutu nie pomógł nam tak naprawdę nikt. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Paweł Skibiński był dziś naszym gościem. Nieformalna grupa inicjatywna Młodzi Razem Zielona Góra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. To było powiększenie. Do zobaczenia.